Wiara bierze się z łaski, Bożego życia i prawdy przyjętej i zastosowanej, ponieważ nie ma wiary teoretycznej. To tak jak mówi święty Jan, kto twierdzi, że jest w światłości, a czyny jego są złe, w tym nie ma prawdy i żyje w ciemnościach. Wiara zaś rodzi w człowieku bojaźń Bożą i cześć dla Niego oraz wielkoduszne serce człowiecze, które jest przebaczające ludziom i ufne względem Pana Boga. I po tym poznajemy wyznawców Chrystusa, po ich przynależności do Pana Boga, po ich wielkodusznej łagodności, wielkodusznej cierpliwości, wielkodusznym oddaniu się wyrokom Bożym. Wiara nie czyni pasywnym pacyfistą, łatwym łupem. Wiara czyni człowieka mądrym, długomyślnym i mężnym. Ale przyjście Jezusa na ziemię wraz z Jego nauką dało to, że wielu ludzi zostało dla Pana Boga pozyskanych i złagodniały obyczaje pomiędzy nimi. Tak dalece, że Chrystusowa nauka zaczęła budować święte rodziny, cywilizacje i narody, kulturę i wyniosła ludzi na wielki poziom sensownego uspołecznienia, gdzie człowiek dla człowiekiem jest darem łagodnym, pięknym, miłującym. Serce człowieka przemienione Bogiem jest najszlachetniejszym darem dla całego świata. Świat więc potrzebuje ludzi wierzących, tylko oni są zdolni do wielkoduszności, poświęcenia i przebaczenia. Mają bowiem źródło do tego i motyw uzasadniający. A nie ma tego bez źródła, a bez motywu, któż się na to zdobędzie. Gdzie nie ma bowiem miłości, tam jest interes. A interes jest równowagą rachunków, a nie darem bezzwrotnym. Miłość bowiem jest darem bezzwrotnym. Miłujący nie czeka na odpłatę. To jest radosny dawca. Radosnego dawcę miłuje Bóg, mówi Słowo Boże. I ku temu zmierza życie ludzi, Panu Bogu oddanych i zawierzonych, że oni potrafią żyć dla celu wiecznego z powodów niezrozumiałych dla świata. Stąd widać, że tyle w człowieku wiary, ile wielkiego serca, które oddaje cześć Bogu, a bliźniego miłuje miłością trudną, niekiedy męczeńską, w zapomnieniu o sobie. Trzeba się modlić o to, by mieć takie wielkie, mądre serce, które zmartwione jest o Boga w życiu swoim i to, że człowiek takiego serca traci okrucieństwo świata, morderczą bezwzględność, jest natomiast wytrwały w mądrości, czeka bowiem owocu u siebie i u bliźniego. Wszystko zaczęło się od Jezusa.
który stając się człowiekiem dla naszego zbawienia, stał się również człowiekiem dla naszego pouczenia. Najdoskonalsze człowieczeństwo, najdoskonalszy życiorys ziemski w naturze ludzkiej Pana Jezusa jest powodem do tego, by dało się mówić, że ja doświadczyłem Boga, czy że Go widziałem. Bo najwięcej się Bóg objawi w Jezusie dla naszej wiary i dla naszego zbawienia.